Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku zobaczymy, czy nam się uda, czy nam się nie uda, bo będą uda. I tu właśnie mam te uda. Możecie sobie zrobić tyle, ile chcecie. Ja sobie tu już wszystkie wytrybowałem, bo będziemy je oczywiście trybować. Pokażę Wam przy jednym ostatnim to trybowanie. Każdy na pewno wie, a jak nie wie, to niech się uczy, bo ja wiecznie żyć nie będę. Kości się pozbywamy. Bogdan czeka. Bogdan tu pies, jakby ktoś nie wiedział. Może ktoś sobie pomyśli. Jaki Bogdan? Kto to jest Bogdan? Chodzi o psa. Już zaczynasz? No co? Jest. O, tu jest kawał kości. I to ma wyglądać w ten sposób, czyli bez kości. I tu mam te właśnie uda. Pokazywałaś? Pokazywałaś. Teraz kolejna rzecz. Peklosol. 2 litry zimnej wody przygotowałem. 140 gramów peklosoli przygotowałem. Czyli solanka jaka? 140 podzielić na 2 to się równa ile? 70. 70 gramów na litr wody, to jest solanka 7%. Rozmieszywujemy tą solankę tak szybko, żeby to szybko pokazać w jednej części. A mieszam masz w klapie normalnie na boki. To nic, to nic. Szybko rozmieszam. 7% solanka do drobiu w zupełności wystarczy. Kiedyś to nawet były czasy, że robiłem na jajko. Do momentu, kiedy okazało się, że jedno jajko pływa, a drugie idzie na dno. Jak Titanic poszło. Dobrze się jeszcze w pół nie przełamało. Więc jajko jajku nierówne, proszę Państwa. I w ten oto sposób doszło do tego, że kupiłem sobie wagę kuchenną. Rozmieszywuję. Ale jak ja rozklapuję. Jak się nie mogę. Co zawsze? Dobra, rozmieszamy. Teraz te udka przekładamy do tej właśnie solany, żeby były zanurzone. Kurczak będzie nam się peklował 24 godziny, to jest taki maks. Przy tak cienkim mięsie to nie jest żaden filet ani cały kurczak, tylko cienkie kawałeczki, to zakładam, że dzisiaj mamy godzinę, albo nie powiem Wam, którą mamy godzinę. Powiedzmy po 12 godzinach go wydostanę z tej solanki i będziemy go obrabiać dalej. I jak go będziemy obrabiać? Mianowicie będziemy go obrabiać w ten sposób, że przesuwamy sobie te nasze pierwsze rzeczy. Bierzemy to, bierzemy to i bierzemy popychadełko. Po kolei to jest siatka 12 do polędwiczek. Oczywiście kupicie Velux Polska, link będzie w opisie. I te udka będą na zasadzie takich małych roladek wpychane przez tą rurkę od mojej nadziewarki, takiej dużej, którą tu nieraz widzieliście, a już przymierzałem, czy to pasuje, czy to przejdzie przez to. Jak ktoś nie ma takiego czegoś, to może rurka 50, plastikowa PCV-ka, czy jakaś butelka może. Tą siatkę sobie naciągniemy tu. Z tej strony zaklipsujemy takim metalowym klipsem i to udko będziemy wpychać tym popychadełkiem. Pyk! Jak tylko się nam wychyli, skręcamy i klips. I tak dalej, dalej, do wyczerpania zapasów. Potem, było słychać? Potem, teraz było, będziemy to parzyć, ale dopiero po włożeniu w te siatki. I potem będziemy osuszać i wędzić. Nie kiwaj głową. Boże, dobra. Ile ty gadasz? Zapraszam do części drugiej. Uda zapeklowane, teraz je będziemy dawać w siateczkę. Powtórzę raz jeszcze. Rozmiar 12. 12 jest to liczba oczek po obwodzie. Nie 12 cm, tylko 12 oczek. I teraz tak, po kolei. Rurka, zaciskarka, klipsy,
popychadełko, nożyczki i oczywiście ja, czyli najważniejsza osoba w tym filmie, proszę Państwa. Lecimy teraz, wyjmujemy to, co pokazałem. Siateczka. Jak ściśnie te uda, to normalnie. I nałożymy na ten lejek. Oczywiście może być to to, a może być to na przykład rura pizzyfy. To będzie trzeba pewnie kilkukrotnie nakładać, bo może nam, no nałożyłem tyle, tam nie wiem ile, ale tyle. Odsuwamy. Teraz tak, to mamy tu. Bierzemy jednego klipsika. Urwał. Pitbull tutaj. Tu jest troszkę ten. Troszkę tu nam przyrdzewiało w niektórych miejscach. I teraz tak, ściskamy to. I gotowe. Jak to zwykle robi kos 6, czyli ucina te wszystkie. O, za bardzo uciął. Więc jak za bardzo uciął, to jeszcze raz musi to zrobić. Dlaczego ci śmiesz ze mnie? Nie śmiej się. Po prostu za słabo zacisnąłem. Czyli po prostu tak krótko nie ucinaj, później odetniesz. Sam na to wpadłem. Nie słuchać proszę nikogo. Się ludzi nas chodziło i nie, utnę to teraz. Tylko po prostu jeszcze tak dobrze dowalę. Przetniesz siatkę zaraz. To nie jest... O! Teraz to tak zacisnąłem, że aż strach. Dobra. Mamy to. Bierzemy teraz udo. Pierwsze powiedzmy z brzegu. Na przykład te. Tu sobie podłożyłem takie ładne żółte, czerwone grochy. I teraz będziemy to nakładali w tą siateczkę. Więc, a to taki kawałeczek to dla Bogdana będzie. Dobra. O, i tak to skręcamy. Takie ala rolatki będą. I teraz będzie nam to przechodziło przez ten właśnie, przez to. O. W tym momencie bierzemy popychadełko. O. I robimy coś takiego. Kolejny klipsik. O. I to będą takie fajne jednorazowe. Trochę trzeba się namachać, ale takie fajne jednorazóweczki. I porządnie. Tym razem porządnie ściskamy. Obcinamy. I tak robimy z całym kurczaczkiem. Powiedzcie, czy to nieładnie wygląda. Ściągacie siatkę i robicie. Oczywiście teraz dopiero nie można tego sparzyć przed włożeniem siatkę, bo to nam już zostanie w takiej formie, w jakiej jest w solance. Więc tak jak teraz przygotowujemy wszystkie i parzymy. A jak parzymy, to za chwilę Wam powiem, jak będziemy to parzyć. 3 dni później udka już w siatkach. Nie no, żartuję. 3 dni nie zeszło, ale trochę trzeba było się tam nawtykać. Ale dobra, najważniejsze, że się udało. I teraz tak, jeśli chodzi o samo parzenie. Tak jak widać, woda się gotuje. I ja mam taki sposób, że w tym momencie, kiedy włożymy te udka do tej gotującej się wody, wszystkie, to już Wam teraz pokażę. To jest istotna rzecz. Tak to wygląda. O, jeszcze jeden. Takie coś. I teraz widać, temperatura spadła. Czekamy dosłownie 5 minut. Wyłączamy grzanie i te uda będą w tej wodzie do czasu, kiedy będziemy mogli je wyjąć gołą dłonią, że nie będzie nas parzyło. I takie to będzie parzenie. Potem to powędruje na haki, osuszamy i już tylko wędzimy. Minęło 50 minut, bo ta woda jest taka, że tak jak widzieliście, zanurzyłem rękę. Tak to wygląda. I teraz oczywiście istotną rzeczą jest to, że kurczaka parzymy przed, o, już po pudełku, przed wędzeniem. Haków mam tu 10 nowych. Jak będzie za mało,
a będzie za mało, to użyję starych. Tak to będzie wyglądało. Za chwilę to odpieszamy na kij wędzarniczy albo kij od szczotki i będzie nam się to osuszało i idzie to do wędzarni. O, nie, jeszcze nie. Dobra, odwieszam, idę podpalić wędzarnię. Wędzarnia podpalona, oczywiście udka osuszone, nawet już w wędzarni. No, pięknie wygląda. Pracochłonne, ale myślę, że warto. Zresztą na koniec zobaczycie. Nikt nie mówił zresztą, że będzie lekko. Więc teraz wędzimy, żeby było piękne, ładne, złote, złoto-brązowe. No i w sumie gotowe. O, znowu, złoto-brązowe gotowe. Wcale nie czuję, że rymuje. I zabieramy te nasze uda albo się nie uda. Wędziło się to aż 8 godzin. Teraz pod sam koniec to już wędzarnia była. To znaczy ten dym to praktycznie bez temperatury. Tylko sobie leciał i leciał i leciał. Ale na początku było troszkę wyżej. Także na pewno są dowędzone. Zresztą za chwilę zobaczycie to na wielkim teście. Czyli już w domu. I w domciu nadszedł wielki test. Ładnie to wygląda, uważam, pachnie to rewelacyjnie, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. To są niby uda drobiowe, ale to tak zupełnie inaczej. To wygląda pięknie, na święta jak znalazł, rewelacyjnie. Do koszyczka sobie wrzucić białą kiełbachę i takie udo drobiowe, taka rolatka. Za chwilę spróbujemy, zobaczymy, bo jednak sam jestem ciekawy. Wy na pewno też, bo w tej siatce to jest zupełnie coś innego. Więc może, żebym nie dostał ślinotoku, walniemy pierwszego z brzegu, tego. O, zajmiemy tą siateczkę. Skleiło się to pięknota. Wędziło się to długo, ależ widać, że się to wędziło. Kości nie ma, więc wiesz co, mam pewien plan, albo nie, przekroję, nie będę tutaj dwa dni ciapał. Pięknie, dowędzone, dobra, próbujemy, normalne udo. Uważam, że to jest inna, bardzo fajna opcja, żeby błysnąć w te święta. Więc proponuję Wam i zachęcam Was, żebyście zrobili sobie taką pyszną rolatkę udową. Petarda. Takie małe. Ja pierdziele. Patrz, zobacz, jak to pięknie wygląda. Pokaż, proszę się. Niech wszyscy zobaczą. Jestem genialny. Ja pierdziele. Ja bym to mógł powiedzieć, że tak więcej. Jedynie chyba tylko to, że tu za dużo nie ma co mówić. Tu wszystko widać. No pewnie. Zróbcie sobie to, zachęcam Was oczywiście. Jeśli film się podobał, lajkujcie, komentujcie. Kto nie zasubskrybował kanału, to niech lepiej to zrobi. Oczywiście, jeśli gdzieś Wam się pojawi dzwoneczek, to go pyn albo pan. To jest jedno ogłoszenie. Kolejne ogłoszenie. Siateczka. Ta właśnie, dwunasteczka. Jak również wszystkie inne rzeczy niezbędne do produkcji tego właśnie cuda znajdziecie w sklepie Jelux Polska. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie na dole, jak również kod rabatowy Kostrzewski 10, z którym
Między innymi taką siateczkę kupicie 10% taniej, więc na czym tu się w ogóle zastanawiać? A takie siateczki, dwunasteczki to będziecie mieli problem gdzie indziej kupić, a tu problemu nie ma. Oprócz tego, na Facebooku jest taka grupa Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Jest to moja grupa, na którą serdecznie Was zapraszam. Jestem tam administratorem. Oczywiście nie każdy posiada kanał na YouTubie, żeby mógł się pochwalić swoimi rzeczami, które robi własnoręcznie. Więc jakieś zdjęcia, jakieś przepisy, jakieś filmy możecie sobie tam wrzucać. Więc Was serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, Swojskie Gotowanie i Wędzenie. To chyba tyle. Smacznego. Pozdrawiam. Cześć!